dniu 8 stycznia 2016 roku w Młynie Jacka odbył się wernisaż malarski pani Marii Macięgi. Na wystawę przybyli miłośnicy sztuki oraz specjalni goście zaproszeni przez artystkę. Po przywitaniu gości przez gospodarza hotelu, panią Małgorzatę Świętosławską, głos zabrała artystka pani Maria Macięga. Wierzę Państwu, bardzo mi miło, że możemy się tutaj wspólnie spotkać w tym miejscu czarownym, pełnym uroku, jakim jest Młyn Jacka, miejscu z duszą, gdzie łączy się pasja i styl razem. Dzięki pięknemu takiemu właśnie miejscu jestem tutaj po raz drugi, jak wspominała pani Małgorzata Świętosławska, właściciel Młynu Jacka. Bardzo także dziękuję pani Małgorzacie Świętosławskiej za opiekę nad takimi właśnie różnymi zjawiskami w kulturze, bo to nie tylko chodzi o malarstwo, wielokrotnie odbywają się tutaj różne inne imprezy, które właśnie rozwijają takie dziedziny i dają okazję ku takim spotkaniom sympatycznym. Że jesteście tutaj Państwo, to tym bardziej miła jest to okazja, takie okazje do spotkań także właśnie są bardzo sympatyczne i to miejsce właśnie tutaj daje taką okazję. Ja owszem maluję już od wielu lat, moje malarstwo gdzieś tu we fragmencie zobaczymy dzisiaj i wiadomo, że jest to moja pasja, którą rzeczywiście rozwijam i jak pani Małgorzata wspomniała, powiedziała wszystko, co najpiękniejsze o mnie. Nie będę dodawała więcej. Nadal staram się tworzyć. Wspiera mnie wspaniale w tych działaniach mój mąż, który zawsze mnie popiera. Więcej na temat mojego malarstwa, gdzie ono jest tutaj rozrzucone we fragmentach, rzeczywiście napisano na afiszu wystawy. Nie będę opowiadała, pozostawiam Państwu chęć zobaczenia, oceny i ewentualnie wspomnienia o tym, że byliśmy tu razem dzisiaj wspólnie, że się spotkaliśmy, że mogliśmy miejsce to odwiedzić razem z moim malarstwem. Dziękuję bardzo, zapraszam do oglądania wystawy. Witamy Państwa. Jesteśmy na wernisażu pani Marii Macięgi. Wernisaż odbywa się we młynie, tak zwanym młynie na Zbywaczówce w Wadowicach u Jacka. Jesteśmy na najniższej kondygnacji, sala pięknie przygotowana. No i prezentacja pani prac. Proszę pani, prosilibyśmy bardzo o to, żeby pani coś takiego bliższego opowiedziała o sobie, bo pani pochodzi z tych stron. Tak. Pani pochodzi, zdaje się, z Kleczy czy z Barwałdu? Nie, akurat też nie. Urodziłam się w Wadowicach. Przy czym mieszkałam jakby w różnych miejscach, ale przez zasiedzenie. Jestem wadowiczanką, ponieważ ponad 20 lat mieszkałam na stałe w Wadowicach. Jestem trochę wędrująca. Teraz aktualnie mieszkam bardzo zaraz na obrzeżu Wadowic, w Młynie Jacka. Moje malarstwo drugi raz już jest goszczone. Byłam zaproszona do wystawy przy otwarciu tego hotelu Młynu Jacka, gdzie moje malarstwo było prezentowane wtedy właśnie w dłuższym czasie. Natomiast dzisiaj jest to druga moja wystawa w Młynie Jacka, w miejscu takim wyjątkowo uroczym i przyjaznym dla sztuk wszelakich.
Jest mi miło tutaj znaleźć się z fragmentami dzisiaj mojego malarstwa. 35 obrazów prezentowanych tutaj dzisiaj mam. Jeden duży poliptyk, 4 pory roku. No i różne inne tematy. Troszeczkę portretu, troszeczkę pejzażu. Tematycznie to, co ja generalnie lubię malować. Pani wspomniała, że, wprowadzająco pani wspomniała, że pani jest po Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, kierunek sztuki czy malarstwo, jak się tam nazywa? Tak, ja kończyłam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studiowałam także tam malarstwo w pracowni profesora Romualda Oramusa i ogólnie w ogóle spośród sztuk wizualnych wybrałam malarstwo jako takie najlepsze medium, jeśli chodzi o wypowiedź za pomocą środków wyrazu plastycznego, a szczególnie koloru. Bardzo coś, w lubię. Czym się pani najbardziej czuje, najlepiej się tak, czuje. Najlepiej czuję się z moim malarstwem w kolorach, właśnie w zestawieniach takich bardzo zderzeniowych, kontrastowych barw. Takie malarstwo uprawiam. Studia to raz, a co dalej? No, studia dały mi pewną taką podstawę warsztatową do rozwijania mojej pasji, którą rozwijam już właściwie od 30 kilku lat, ale od momentu, kiedy ukończyłam malarstwo w Instytucie Sztuki w Krakowie, to moje doświadczenie otworzyło szerzej przede mną taką ścieżkę artystyczną. Nawiązałam kontakty, zaproszono mnie także do uczestnictw w wystawach. Następnie po weryfikacji komisji ogólnopolskiej zostałam członkiem Związku Polskich Artystów, Malarzy i Grafików z siedzibą w Warszawie, gdzie dodatkowo jeszcze te spotkania z ludźmi, którzy uprawiają taką samą pasję, czyli malarstwo, dają szersze możliwości, ponieważ jest to pewna wymiana doświadczeń, a także wspólnych wystaw, spotkań, dyskusji na temat sztuki. Zostałam zakwalifikowana do reprezentowania fragmentów malarstwa polskiego na wystawie międzynarodowej w Nowym Jorku. Kurator wystawy w Nowym Jorku zaprosił mnie do uczestnictwa w tej wystawie. Reprezentowałam Polskę. A skąd on wiedział o pani? Oczywiście także, tak jak już wspomniałam wcześniej, moje malarstwo zostało zauważone na jednej z wystaw Związku Polskich Artystów, Malarzy i Grafików. I stąd zostałam zaproszona właśnie do takiej weryfikacji międzynarodowego uczestnictwa. Wystawiane było w 3 galeriach w Nowym Jorku, a między innymi zaszczyt dla mnie, że także wystawiane było moje malarstwo w galeriach Chelsea na Manhattanie. To dzisiaj obecnie najbardziej renomowane galerie prezentujące sztukę współczesną. No to gratuluję dostępu do takich znaczących w świecie galerii. To już jest wielkie wyróżnienie dla pani. Tak, jestem zaszczycona, a także wszędzie, gdzie tylko jestem z moim malarstwem i sztuką, zawsze wspominam o tym, że reprezentuję ziemię wadowicką, a także Wadowice, ponieważ czuję się wadowiczanką. No to dziękujemy bardzo za tą pamięć. Ja panią pierwsza zobaczyłem dopiero w Wieprzu na wernisażu pleneru Wieprz 2015. Tam w Domu Kultury była wystawa i zarówno malarska, jak i wystawa fotograficzna. Tam miałem okazję po raz pierwszy panią zobaczyć, bo wcześniej o pani nic nie słyszałem. Tak. Natomiast Zbyszek już panią znał. Tak. To znaczy Zbyszek. Tak, ponieważ moja pierwsza przygoda z malarstwem, ze sztuką w Wadowicach, kiedy przybyłam i zamieszkałam na stałe w Wadowicach w latach 80., to przede wszystkim zostałam zaproszona także do grupy Beskidników. I moje pierwsze kroki, jeśli chodzi o wystawy wspólne, to właśnie z tą grupą twórczą wadowicką.
Czyli tu były początki. Tu były początki. Ponadto wspomnę jeszcze, że jestem także uczennicą Franciszka Suknarowskiego. Kiedy rozpoczynałam moje spotkania w ogóle z rozwijaniem moich zainteresowań i znalazłam swoje miejsce w Liceum Plastycznym w Bielsku-Białej, tam właśnie wykładowcą malarstwa w tym czasie był pan profesor Franciszek Suknarowski. I także miałam zaszczyt być jego uczennicą przez 2 lata, ponieważ w późniejszym czasie już pan profesor przeszedł na emeryturę. Wiem, że po wojnie profesor Suknarowski prowadził lekcję rysunku także w gimnazjum w Wadowicach, a później zdaje się przeszedł do... W Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, tak. Dziękujemy bardzo i podziwiamy pani pracę. Naprawdę wspaniałe są. Widać dojrzałość. No tak jak powiedziałem, osobowość i dojrzałość. I życzymy dalszej twórczej pracy i pomysłów w zetknięciu się z Breitramem, pędzlem i farbą. Dziękuję serdecznie za wyrazy uznania. Będę się starała nie zawieść. Będę się starała nadal kontynuować moje działania związane z malarstwem. Myślę, że spotkamy się na kolejnej mojej wystawie. Być może, że plener będzie w tym roku, bo to już jest 2016 w Tomicach, na który na pewno pani ma już zaproszenie. Jeżeli nie, to będzie i zapraszamy do udziału w tym plenerze. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo.